Księże biskupie, co to są te Światowe Dni Młodzieży? Światowe Dni Młodzieży? No to poszło. Co? SDM. Nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, Andrzej. Nie wiem. Światowe Dni Młodzieży są spotkaniem organizowanym co roku w jakimś innym kraju. Światowe Dni Młodzieży jest to radosne święto ludzi młodych. W zasadzie to nie do końca wiem. To jest w sumie spotkanie. To jest spotkanie ludzi młodych. No to jest takie wydarzenie, na które przyjeżdża papież i młodzież. Takie duże spotkanie. Spędzają razem czas, poznają ten kraj, do którego przyjeżdżają. Razem mogą w jakiejś wspólnocie się pomodlić i być po prostu ze sobą. Nie wiem, co jeszcze, nigdy nie uczestniczyłam. Przyjeżdżają ludzie weseli, otwarci. Myślę, że to jest takie też budujące spotkanie, bo w takich wspólnotach jednak człowiek czuje taką siłę. Chcą się dzielić ze sobą swoją wiarą. No, spodziewam się tego, że wielu ludzi, młodych ludzi zachwyconych Jezusem, zachwyconych, porwanych miłością do Niego, będzie chciało wspólnie razem ze sobą się modlić. Tak, słyszałem! A nie możesz nam coś więcej o tym powiedzieć? No nie wiem, tam się zjeżdża młodzież i są jakieś msze, taki papież przyjeżdża. Chcą się dzielić miłością do Chrystusa. Powiem szczerze, że nie ma tutaj miejsca dla pornografii.